Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam na kolejnej rozmowie z cyklu Legimi Prolog Live. Dzisiaj mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z Katarzyną Franus, kobietą wielu twarzy. Proszę Państwa, psycholożka, anglistka, konsultantka scenariuszowa, redaktorka literacka, jurorka w konkursach literackich i scenariuszowych, która pisze, biega i surfuje. Witaj, Kasiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Ale jak widzisz, mam tylko jedną twarz. Ale wiem, ja mówię o tych twarzach, których nie widać tak od razu. Wiem, będziesz mnie z nich rozbierać, dobrze. No, mam nadzieję, że się uda, przynajmniej spróbuję. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj przy okazji premiery debiutu naszego gościa. Debiutu pod wiele mówiącym tytułem, o którym również będziemy dzisiaj rozmawiać, pod tytułem Osobni. Premiera książki miała miejsce 15 czerwca, więc zaledwie kilka dni temu, więc emocje jeszcze na pewno... Dokładnie tydzień temu, równy tydzień temu. O, no właśnie, więc na pewno emocje jeszcze są spore, tym bardziej, że jest tu debiut, jest takie pierwsze książkowe dziecko. I ja zachęcam Państwa do aktywnego udziału w naszym spotkaniu poprzez zadawanie pytań w komentarzach, które oczywiście będę starała się na bieżąco wpatać w naszą rozmowę, dzięki czemu na pewno będzie bardziej interesująca i bardziej intrygująca. Także zachęcam, pytajcie. Kasia odpowie na każde pytanie Wasze, także nie bójcie się pytać. będziemy rzeczywiście, tutaj... Rzeczywiście tak się zobowiązałam, Wiolecie, wcześniej przed spotkaniem, że na każde pytanie odpowiem, nawet najbardziej trudne, intymne czy kontrowersyjne. Także pytajcie, będziemy czekać na Wasze pytania, a ja już oczywiście zaczynam. Kasiu, jesteś tą, która marzyła o mocnym debiucie. Czy Osobni to mocny debiut? Jeśli tak, to co oznacza w Twoim mniemaniu mocny debiut? Bo Ty w świecie książkowym siedzisz, więc Ty troszkę wiesz, jak to wszystko działa i co z czym się je. Wiesz co, tak naprawdę w świecie książkowym to jestem dość od niedawna, bo ja mam bardziej korzenie korporacyjne, też coachingowe, terapeutyczne, a w świecie wydawniczym funkcjonuje dopiero od kilku lat. Także dla mnie wiele rzeczy jest nowych, no a autorką jestem pierwszy raz w życiu, więc jest to dla mnie ogromna przygoda i wszystko dzieje się pierwszy raz. Każdy dzień jest inny od poprzedniego i zaskakuje mnie. Każdego dnia ktoś inny o coś innego mnie prosi i ja próbuję na te wszystkie potrzeby odpowiedzieć. No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego mojego pytania. Czy to mocny debiut? To jest mocny debiut, tak? Czy to jest mocny debiut? Wiesz co, no, nie mnie to oceniać, nie mam punktów odniesienia. Tak naprawdę będzie to chyba można dopiero za jakiś czas ocenić, no bo dopiero tydzień temu książka się ukazała w powszechnej dystrybucji. Ktoś mi powiedział wczoraj, że podobno jest na topkach Empiku, dwóch. Ja tego jeszcze nie sprawdziłam. Jeżeli to ma być miernik, tego, na ile debiut jest mocny, to pewnie tak, pewnie się udało. Pewnie idzie nam dobrze, wydawnictwu i mnie. No tak, rzeczywiście, ten feedback od czytelników będzie do Ciebie docierał dopiero po jakimś czasie, kiedy książka już będzie jakby szerzej czytana. Ale wiesz co, być może zdradzisz nam na początek w ogóle, kogo poznamy na łamach osobnych. Mamy trójkę głównych bohaterów, trójkę protagonistów. Taka krótka charakterystyka, oczywiście bez spoilerowania, bo nie możemy tutaj zbyt dużo zdradzić, żeby nie odbierać czytelnikom przyjemności z odkrywania tej wielopoziomowej historii. No tak, bohaterów mamy wielu. Powiedziałabym, że jest pięciu głównych, ale takich najgłówniejszych to jest trójka. Jest mężczyzna, kobieta i dziecko i nie jest to rodzina. To są trzy osoby, które są osobne, obce sobie, nie znają się. Tylko jedna z nich, chłopiec 10-letni, mieszka w górskiej wiosce i ma marzenie o zostaniu wielkim biegaczem górskim. Dwójka pozostałych bohaterów, mężczyzna i kobieta, którzy są, można powiedzieć, czymś, co nazywamy kryzysem przełomu połowy życia, inaczej potocznie kryzysem wieku średniego. No oni poznają się właśnie w tej wsi, gdzie mieszka chłopiec. Oboje na co dzień mieszkają w Warszawie, są takimi wielkomiejskimi singlami. Mateusz niechętnie pojawi się w tej wiosce, coś go tam sprowadzi, jakieś biznesy, którymi musi się zająć. Natomiast Kinga wybierze się tam spontanicznie, żeby na chwilę zapomnieć o mieście, uciec od miasta, od zgiełku, od hałasu i odnaleźć spokój w górskiej ciszy. No i tam wszyscy, cała trójka na siebie wpadnie, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. No tak, wyniknie całkiem sporo, spore zmiany czekają na bohaterów, bo rzeczywiście spotyka ich tam spokój, ale nie tylko.
wiele również innych wydarzeń, które warto poznać czytając osobnych. A powiedz, czy osobni jest równoznaczne ze słowem samotni? Bo ja się nad tym zastanawiałam i tak do końca sama nie wiem, czy to rzeczywiście jest tak, że możemy te dwa słowa równorzędnie pojmować. No, dla mnie one nie są synonimiczne. Mają jakąś część wspólną, oczywiście. Dla mnie osobność nie jest czymś, co można wartościować czy oceniać, mówić, że jest albo dobra, albo zła. Moim zdaniem jest nam potrzebna. Każdy z nas potrzebuje zbudować siebie, swoją tożsamość, swoją indywidualność, rozwinąć się w kierunku, który da mu czy jej spełnienie. I dopiero wtedy, kiedy zadbamy o siebie, nauczymy się być samym ze sobą i jest nam ze sobą dobrze, i dopiero wtedy, kiedy staniemy się takim w pełni osobnym, to możemy wejść w relację z drugim, równie osobnym i stworzyć z nim fajny, wartościowy, dobry i taki karmiący związek, dobrą relację. No właśnie, ale ty piszesz, to możemy zdradzić, że osobność nie jest dobra, ani nie jest zła, więc tak. Jest jaka w takim razie? Dlaczego nie jest dobra, ani nie jest zła? Czy może być coś i niedobre, i nie być złe równocześnie? No właśnie nie oceniałabym, jest po prostu potrzebna, tak? Jest, myślę, że może, że to jest poza ocenami. Jest nam potrzebna w toku naszego rozwoju indywidualnego. Dziecko, jak się rodzi, to nie ma poczucia własnej odrębności. Wydaje mu się, że jest jednym z piersią matki. Dopiero po jakimś czasie uświadamia sobie swoją odrębność. I to jest początek takiej samotności, takiego poczucia oddzielenia. I od tego momentu ja mam wrażenie, że jest w nas tęsknota za bliskością, za takim ponownym połączeniem się. I od tego momentu czujemy się osobni, mniej lub bardziej. I albo cieszymy się tym stanem i korzystamy z niego, budujemy się, rozwijamy, albo nie, być może tylko tęsknimy. No to wiesz, wydaje mi się, że dobrze jest docenić swoją osobność, poczuć swoją taką niezależność, indywidualność, odrębność w stosunku do reszty świata, swoją oryginalność i zobaczyć, co w każdym człowieku jest coś fascynującego, coś pięknego i warto to dostrzec, czyli to swoje piękno, które jest osobne, jest inne niż piękno każdego innego człowieka, dostrzec, docenić, również po to, żeby móc takie samo piękno zobaczyć w drugim człowieku i też je docenić. Myślisz, że ta osobność, bo rozumiem, że ty również, tak jak każdy z nas, poczułaś osobność tudzież samotność w jakimś tam wymiarze, czy ta osobność stała się takim impulsem do tego, żeby w końcu napisać książkę, żeby w końcu puścić swoje książkowe dziecko w świat? Nie, chyba nie. Wiesz, ja o pisaniu książek to myślałam od bardzo, bardzo dawna. Jak miałam 15 lat, to już sobie wymyśliłam pseudonim literacki, bo pani polonistka w liceum bardzo mnie zachęcała do pisania i chyba ona rozbudziła we mnie taką pasję tworzenia i chyba ona pierwsza zobaczyła we mnie osobę piszącą. Ale wtedy daleko mi było do myślenia o osobności czy o jakichkolwiek kwestiach psychologicznych czy filozoficznych. To nie te czasy. Czyli pisanie i osobność to jakby nie, to są dwa różne rejestry, dwa różne światy, nie łączyłabym tego. A chciałabym, żebyś zdradziła czytelnikom genezę powstania tytułu, bo wiem, że tytuł, pierwszy tytuł, taki roboczy tytuł był zupełnie inny i był taki bardziej wyzwalający, bardziej takie pozytywne myśli, bo jednak osobni, no to jest takim dosyć takim surowym tytułem troszkę. Jaki był ten tytuł? Jakim tytułem? Takim surowym troszkę. Surowym, okej, rozumiem. Wiesz co, no, pierwszy tytuł roboczy brzmiał "Na każdego czeka jego góra". No i jednocześnie jest to trochę przesłanie tej książki. Chodziło mi o to, że na każdego z nas czeka jakieś zadanie życiowe, jakaś misja i dopiero wtedy, kiedy podejmiemy to wyzwanie, wejdziemy na tą swoją górę, uświadomimy sobie w ogóle, co to jest ta nasza góra, czym ona jest i co mamy w życiu do zrobienia, przestaniemy się tego bać, zmierzymy się ze swoimi lękami, wejdziemy na górę, to dopiero na szczycie poczujemy spełnienie. Dopiero od tego momentu mam wrażenie, że czujemy się w życiu dobrze, jesteśmy na swojej ścieżce. Więc rzeczywiście taki był roboczy tytuł i taki też trochę jest, takie trochę jest też przesłanie książki, może jedno z przesłań, ale ten tytuł nie podobał się wszystkim. Były do niego różne zastrzeżenia, bo wzbudzał różne
niepotrzebne skojarzenia. Kojarzył się na przykład z powiedzeniem, każdy ma swoją górę. To jest takie powiedzenie himalaistów, ale to oznacza, że to jest góra, na której giniesz. To jest ta ostatnia, z której już nie wracasz. Były też takie skojarzenia, każdy niesie swój krzyż, czyli religijne. Ta książka absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Były też skojarzenia z poradnikiem psychologicznym. No nie jest to poradnik psychologiczny. Czyli tamten tytuł, pewnie bardziej pozytywny i bardziej dosłowny, no nie pasował do tytułu powieści obyczajowej, a to jednak jest powieść obyczajowa, mimo że z wątkami psychologicznymi i romansowymi. I jest dużo o relacjach, dużo o pracy wewnętrznej nad sobą. No to jednak nie jest to poradnik psychologiczny i nie jest to książka o górach i o himalaizmie. Więc szukałam innych tytułów, pojawiło się wiele tych tytułów, różne. Wymęczyłam moich przyjaciół i znajomych, dużo burz mózgów mamy za sobą. No i w toku tych rozmów, dyskusji, w którymś momencie pojawił się tytuł Osobnik. No i ja się po prostu w nim zakochałam i już go nie dałam sobie odebrać. Także ten tytuł też nie wszystkim się podobał, ale ja już byłam do niego wewnętrznie przekonana i go obroniłam. Natalowe czytanie pyta, znaczy tak, w sumie stwierdza, że nie zna twojej książki, więc jak byś ją zachęciła do poznania? Tak, pisze, że nie zna moich książek. No nie może znać, bo ich nie ma, tak? Nie napisałam ich jeszcze. To jest powieść debiutancka. To jest powieściowy debiut, czyli moja pierwsza książka. Jak bym zachęciła do poznania? To jest książka bardzo fajna na ten czas teraz, na czas wakacyjny, bo jest to książka, której akcja dzieje się właśnie w czasie wakacji. Jest tam dużo wakacyjnej przestrzeni górskiej, przepięknej. Jest ona pisana w taki sposób, żeby się lekko czytało, lekko, łatwo i przyjemnie, czyli jest wciągająca akcja. Chcemy wiedzieć, co będzie dalej i wiem to na pewno, bo takie mam zwroty od czytelników, więc wiem, że to akurat mi się udało, a na tym mi bardzo zależało. Ale jest też tam taka głębsza warstwa psychologiczna, czyli jeżeli ktoś chce bardziej się zanurzyć w lekturze, chce, żeby lektura go zainspirowała, zachęciła do jakichś przemyśleń nad sobą, nad życiem, nad światem, no to też to znajdzie. Jeżeli tylko będzie chciał, przystanie, zastanowi się i znajdzie też dodatkowe jeszcze takie smaczki i bonusy. No i jest to książka i dla kobiet, i dla mężczyzn. Myślę, że to jest unikalne, bo większość powieści obyczajowe głównie są pisane dla kobiet. A tutaj mamy silnego bohatera męskiego, silnego w tym sensie, że jest bardzo ważny. I moi koledzy i przyjaciele, którzy czytali książkę, to płakali, bo się wzruszali, bo były te tematy i wątki dla nich ważne, również poruszane. Czyli jest to książka i dla ciebie, jeżeli pisze do mnie kobieta, bo nie wiem, i dla twojego partnera, kolegi, przyjaciela również. Także można ją podarować swojemu męskiemu przyjacielowi. Powiem ci, że bardzo mi zaskoczyłaś tym, że tak zareklamowałaś swoją książkę, bo bardzo często pisarze, z którymi rozmawiam, mają problem z tym, żeby właśnie zareklamować swoją powieść, czy to debiut, czy jakąś kolejną, a u ciebie takiego problemu nie było i super, bardzo mi się to podoba. Ale chciałabym teraz wrócić do protagonistki, czyli do Kingi, do bohaterki, która budzi, myślę, że no dość takie ambiwalentne uczucia. Jako postać, jako kreacja psychologiczna. Powiedz, ile jest w Kindze ciebie? Są różne rzeczy ze mnie w Kindze, ale zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś. Możesz zdradzić, na czym ta ambiwalencja polega? Co masz na myśli? Wiesz co, myślę, że chodzi głównie o jej taką postawę życiową, o takie troszkę niezdecydowanie. Ona chce być z jednej strony samowystarczalna, z drugiej strony jednak no pragnie jakiejś głębszej relacji, sama by nie wiedziała, czego chce, tutaj się miota, tutaj ta korporacja, tutaj te góry i troszkę myślę, że może budzić takie ambiwalentne uczucia. No nie chciałabym tutaj zdradzać zbyt dużo z fabuły, bo nie chciałabym odbierać czytelnikom przyjemności z poznania tej historii, ale tutaj nasuwa się taka myśl we mnie, że współczesnej kobiecie chyba troszkę trudno jest dorównać mężczyznom w XXI wieku, zgodzisz się z tym? Znaczy mężczyznom trudno dorównać. Dokładnie tak. Tak, ja jestem o tym przekonana, że tak właśnie jest. Natomiast czy ona jest niezdecydowana? Nie, ja myślę, że ona po prostu pragnie różnych rzeczy, które niektóre z nich są pewnie sprzeczne. Jak my wszyscy, no, jesteśmy, większość z nas jest niepoukładana.
niby wiemy, czego chcemy, a często to, czego chcemy, to jest to, czego się jednocześnie boimy i nie mamy odwagi po to sięgnąć, albo niesiemy za sobą jakieś trudne historie z przeszłości, czy to z poprzednich relacji, czy wręcz z dzieciństwa, które nas mocno ukształtowało. I tak też jest w przypadku Kingi, że ona ma swoje stare historie, które no, musi się im przyjrzeć i coś z nimi zrobić, żeby móc pójść dalej. Tak? Także to chyba z tego wynika, że Kinga musi przepracować sobie różne rzeczy, żeby móc pójść dalej. I myślę, że to jest prawda o większości z nas. A w ogóle to zapytam was, czy wam nie przeszkadza, bo ja jestem, ja tak naprawdę pozdrawiam was wszystkich z Półwyspu Helskiego. Tam w ogóle za mną, ojej, nie wiem, w którą stronę mam się przychylać. To w ogóle widzicie taki obrazek, który pokazuje Zatokę Puckę, wybrzeże, a za drzwiami dzieci jakieś płaczą i krzyczą, bo tu jest dużo ludzi, więc takie pytanie mam, dzieci surferów, czy nie za głośno jest, czy ja mam coś zrobić, uciszyć, czy to przeszkadza, bo ja nie wiem. Nie, absolutnie nie przeszkadza, ale widzisz, to tylko potwierdza, że jesteś kobietą wielu twarzy, bo tutaj piszesz o górach, jesteś nad morzem, no samo mówi za siebie, prawda? A powiedz jeszcze tak w kontekście Kingi, dlaczego nieświadomie wybieramy to, do czego przywykliśmy w swoim życiu, to, w czym się wychowaliśmy? Jak myślisz, z czego to może wynikać? A czemu w kontekście Kingi myślisz, tak? No wiesz, nie chciałabym tutaj zdradzać niczego z fabuły, tak? Bo tak jak powiedziałam, nie możemy zbytnio spoilerować. Chodzi mi o taki bardziej kontekst psychologiczny. Wiesz, no, znaczy, nie wiem, czy do końca rozumiem, o co pytasz. Dlaczego wybieramy to, do czego przywykliśmy? Tak. W dzieciństwie, tak? O to pytasz? Tak, w dzieciństwie? Tak. Ja nie wiem, czy my wybieramy to, do czego przywykliśmy w dzieciństwie. Bardziej w dzieciństwie to, że tworzą się różne mechanizmy takie obronne, przystosowawcze, które potem towarzyszą nam przez resztę życia. Mamy różne przymusy powtarzania, na przykład, nie wiem, wybieramy jakiś typ mężczyzn, bo przypomina nam ojca, na przykład, nie wiem, może o to ci chodzi. Pamiętam, że jest taki fragment u Mateusza, czyli u drugiego bohatera, który orientuje się w pewnym momencie, że wybrał sobie takie samo mieszkanie w Warszawie, które bardzo przypomina mu mieszkanie, z którego miał podobny widok w dzieciństwie. I on ma taką refleksję, że nieświadomie wybieramy to, do czego przywykliśmy, więc dlatego myślałam, że myślisz o Mateuszu. Wiesz, to chyba wynika, to akurat wynika z tego, że najbardziej lubimy to, co znamy. Są takie memy, nie wiem, czy ty widziałaś, czy nasi widzowie widzieli takie memy, które latają po internecie, takie obrazki psów i ich właścicieli. I oni są bardzo podobni, tak? Czyli na przykład pudel i mężczyzna z kręconymi włosami. To ma obrazować to, że wybieramy to, co nam się podoba, a podoba nam się to, co znamy najlepiej. I zobacz, jak często są przypadki par, gdzie on i ona są do siebie podobni. Bo mamy taki gust, że najbardziej podoba nam się to, co widzimy w lustrze, bo to znamy i coś podobnego potem wybieramy. Ale nie pytaj mnie, z czego to wynika, jakie to są mechanizmy psychologiczne czy neuropsychologiczne, bo nie badałam tego i na to ci nie odpowiem. Ale rozumiem, że ty lubisz się wgłębiać w takie relacje międzyludzkie, bo tutaj te relacje między bohaterami no, są dosyć głęboko pokazane. Lubisz zgłębiać takie tematy? Czy jednak tutaj bardziej... Ja to lubiłam od dziecka, wiesz, ja jestem jedynaczką, czyli wychowywałam się w trójkącie, mama, tata i ja. No, że moi rodzice nie byli wzorcowym małżeństwem czy parą, no jak większość par nie jest, no to ja byłam trochę takim rozniemcą. Ja od najmłodszych lat uczyłam się w taki domowy sposób, domorosły, psychologii. Próbowałam zrozumieć moich rodziców i jakoś tak wpłynąć na ich relacje, żeby ona była jak najlepsza. I chyba od tego zaczęły się moje takie zainteresowania psychologią. Ja potem poszłam do korporacji, spędziłam wiele lat w świecie korporacji i tam zainteresowałam się bardzo psychologią konsumenta, badaniami marketingowymi, czyli takim zaglądaniem w głowy konsumentów. No i to był mój początek z taką już bardziej profesjonalną psychologią, który spowodował, że w końcu poszłam na kolejne studia, tym razem na psychologię, żeby już bardziej zgłębić to, co się dzieje w naszych głowach, w naszych umysłach, w naszych duszach. I to jest fascynujące, także nie tylko relacje, ale w ogóle to, jak my funkcjonujemy, co nam w duszy gra,
co powoduje, że tak, a nie inaczej się zachowujemy, jakie są nasze motywacje i z czego one wynikają. Myślę, że człowiek jest po prostu fascynującym tematem i przedmiotem badań i zainteresowania. No tak, świadczy o tym cały świat literacki, bo cały czas powstają nowe powieści, nowe książki, które są osadzone w różnych gatunkach, a które zazwyczaj właśnie pokazują tą wielowymiarową postać człowieka, naszej duszy, naszej osobowości, jak zwał, tak zwał. Tutaj rozmawialiśmy o dzieciństwie i wspomniałaś o rodzicach, między innymi ojcu, i pamiętam, że właśnie w książce pojawia się takie zdanie, które bardzo mocno mnie uderzyło i które jest bardzo mocno prawdziwe, a mianowicie, że ojciec to pierwszy mężczyzna dziewczynki. Niesamowite, powiem ci, że to zdanie było naprawdę bardzo mocno uderzające, chyba jedno z takich najbardziej trafiających, myślę, że do serca i do myśli, które wywołuje wiele refleksji. No i tak potem jest, że widzisz, ta relacja pierwsza relacja z mężczyzną, tak wpływa na to, jakie są kolejne relacje z innymi mężczyznami już w dorosłym życiu. Niejako na niej modelujemy wszystko, co się później wydarzy w naszym życiu. No, na naszych relacjach z tymi najbliższymi, którzy się nami opiekowali w dzieciństwie. No tak, i ty właśnie dokładnie też to pokazujesz na przykładzie głównych bohaterów i na przykładzie ich przeszłości, do której również się odwołujesz. I to jest, myślę, że też takie mocno refleksyjne i wywołuje sporo myśli później w głowie, bo po przeczytaniu książki człowiek sobie analizuje zachowania jeszcze bohaterów. Gdzieś ci bohaterowie po kilku dniach jeszcze siedzą w głowie i to myślę, że jest takie też fajne, jeśli chodzi o twoją książkę. A powiedz, rozumiem, że zasiałam się, no ono kiełkuje, tak? Tak, dokładnie tak. To jest właśnie, myślę, że to też świadczy o tym, że to jest mocny debiut, bo są takie powieści, które przeczytamy i gdzieś tam odkładamy i na drugi dzień już nie pamiętamy o bohaterach, o tym, co się działo, bo są łatwe, lekkie i przyjemne. No twoja książka taka nie jest niezłatwa, lekka i przyjemna, bo porusza trudne tematy, trochę kontrowersyjne, ale życiowe. Ale napisana jest dzięki, ale i tak mimo wszystko napisana jest w lekkim stylu, więc to jest, myślę, że też bardzo ważne. A powiedz, czy osobni to również opowieść o marzeniach? O, tak jak najbardziej. Pierwszą osobą, która przychodzi mi do głowy, to jest chłopiec Tymek, który ma 10 lat i ma swoje wielkie biegowe marzenie. Chce wystartować w półmaratonie górskim. To jest niemożliwe, bo w Polsce pozwala się na starty w tego typu zawodach dopiero dzieciom, które mają 16 lat, to są jeszcze dzieci, tak? Czyli od 16 roku życia można startować, jest się dopuszczonym. No, on ma 10 lat i on marzy, żeby też wystartować w takim biegu, który po raz pierwszy w jego wsi, w jego okolicy jest zorganizowany, czyli taki dziewiczy bieg. I on bardzo by chciał w nim uczestniczyć. No i też marzy o tym, żeby być takim wielkim biegaczem górskim, który będzie biegał po górach świata. Także tak, on ma marzenie. Mateusz, główny bohater, męski, nie ma marzeń. On jest cynikiem, on jest sceptykiem, on uważa, że jemu się już za wiele dobrego nie wydarzy. On się angażuje w pracę w korporacji, jego zespół jest jego rodziną i tam daje z siebie wszystko. Natomiast nie powiedziałabym, że ma jakieś marzenia, tak? Po prostu wyrzucamy go z siodła w książce, zabieramy mu to jego życie, robimy kupę kłopotów, przeszkód, kłody pod nogi mu rzucamy, żeby się zatrzymał i może zastanowił się, czy to życie jego idzie w dobrym kierunku i czy naprawdę nie warto zacząć marzyć i zacząć marzenia realizować. No i mamy też Kingę, która ma marzenia, ale do końca się nie przyznaje do nich, bo robi coś innego w życiu niż to, co by chciała. I też musimy ją kopnąć, żeby poczuła się gotowa. Ona się czuje z kolei niegotowa, żeby pójść za wołaniem swojej duszy. No ja mam wrażenie, że ona tak sama do końca nie wiedziała, na co w końcu jest gotowa. Trochę tak się miotała w tym, czy jednak zrobić to, czy jednak zrobić to. Dlatego właśnie, tak jak mówiłam, wzbudzała troszkę takie ambiwalentne uczucia. Ale jeśli jesteśmy przy temacie Kingi, to muszę cię zapytać, bo to też nie zaspoileruję. Kinga boryka się z tematem menopauzy. I moje pytanie jest takie, czy da się oswoić temat menopauzy i czy ty już jesteś po menopauzie? Czy to też twoje osobiste doświadczenia? Miały być pytania, mogłam pytać o wszystko, więc pytam. Myślę, że można, że się da oswoić, że to też zależy od osoby, od jej nastawienia, od tego, na czym buduje siebie, jak już mówimy o tej osobności, o tej odrębności, o tej indywidualnej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, w takim naszym tutaj, wiesz, w głębi, nie, w trzewiach, w środku, to jeżeli budujemy siebie, nie wiem, na ocenach, na tym, jak inni nas oceniają, jak wyglądamy,
czy się podobamy, czy nie, no to jasne, menopauza, czy andropauza, jakikolwiek problem ze starzeniem się rozjedzie nas totalnie. Ale jeżeli w tym niezbyt fajnym okresie w życiu kobiety dostrzeżemy zupełnie coś innego, takie otwarcie na nowy czas, nowy okres, o którym się mówi, że jest takim czasem generatywności, tworzenia, bo jakby już nic nie musimy, większość ról życiowych spełniłyśmy, sprawdziłyśmy się na bardzo wielu polach, udowodniłyśmy sobie i innym wszystko, co miałyśmy do udowodnienia i to jest trochę taki czas dla nas, na właśnie realizowanie swoich marzeń, tych, które być może odkładałyśmy w nieskończoność. To jest taki czas, kiedy mówimy sobie stop, nie odkładam siebie na później. Teraz jest czas dla mnie, na moje pasje, na moje marzenia, na to, co chciałam zrobić i robię to teraz, bo za jakiś czas może być za późno. Więc też ta menopauza to jest taki wake up call, mówi ci, no, tego czasu nie zostało ci już tak bardzo dużo, tak? Nie masz już 20-30 lat, albo teraz, albo być może nigdy, więc tak. A czy ja jestem po? Są różne, wiesz co, definicje biologiczne i medyczne, musiałabym tu wchodzić w szczegóły, nie wchodząc właśnie w nie, odkładając to na bok, zostawmy to lekarzom, uważam, że jestem po i że generalnie przyszłam to bardzo dobrze i mogę nawet się tym dzielić, jeżeli ktoś będzie chciał i się tego boi i jest tym przerażony. Także nie ma się czego bać, naprawdę może być cudowny czas po, nawet dużo lepszy niż przed. No i to jest bardzo dobre. No powiem, dobra, skoro zrobię coś, co zawsze robię, mam taki, wiesz, taką manię dzielenia się dobrem, w które wierzę. Jeżeli się uprawia sport, jeżeli się zdrowo żyje, to menopauza ci nic nie zrobi. To są najlepsze lekarstwa na menopauzę czy andropauzę. To jest ruch, świeże powietrze, sen, słońce, wypoczynek. I generalnie radość życia, tak? Taki optymizm, który masz w środku, bo tak naprawdę nasza psychika wpływa na to, jak się czujemy fizycznie. Tak? Większość chorób bierze się stąd i różnych przypadłości zdrowotnych bierze się z głowy. Więc to się od głowy zaczyna, od właściwych wyborów, od zadbania o siebie. Jak dbasz o siebie, robisz rzeczy dla siebie dobre, to menopauza ci nic złego nie zrobi. Ale słuchaj, to rozumiem, że kreując postać Kingi nie musiałaś robić żadnego researchu dotyczącego menopauzy, bo przyniosłaś trochę swoje doświadczenia na tę bohaterkę, prawda? Wszystko tam jest bardzo dobrze i osobiście zresearchowane. Dobrze wiedzieć. To dobrze, to teraz troszkę odejdźmy może od Kingi, bo chciałabym Cię zapytać o miejsce akcji, główne miejsce akcji, czyli Beskid Żywiecki. Dlaczego akurat tam umieściłaś akcję swojej powieści? No bo tam postanowiłam kupić ziemię. Oryginalnie akcja miała się dziać w Pieninach, które też bardzo, bardzo lubię i to jest przepiękny również zakątek górski, ale no zmieniło mi się. W międzyczasie gdzieś tak zaflirtował ze mną Beskid Żywiecki, który od dziecka kocham, więc jakby wróciłam też może do swoich takich marzeń dziecięcych o bywaniu w Beskidzie Żywieckim. On mi się bardzo też tak sentymentalnie i rodzinnie kojarzy. No i znalazłam tam urokliwą wioseczkę, w której nigdy wcześniej nie byłam. Ja ją na mapie znalazłam, bo zobaczyłam, że to świetnie wszystko tam wygląda, jest dużo szczytów, dużo schronisk, dużo pięknych szlaków górskich, tak to na mapie wyglądało. Stwierdziłam, tu jest idealne miejsce na moje siedlisko i nawet ziemię sobie znalazłam przez internet. Dokładnie ją sprawdziłam na różnych geoportalach, która była do kupienia i pojechałam już tylko sprawdzić, czy dobrze mi się wydawało. No i wydawało mi się bardzo dobrze. Ziemię kupiłam, no i w tym miejscu osadziłam też akcję książki. A czy jesteś zaprzyjaźniona z rdzennymi mieszkańcami tej miejscowości? Tak, jak najbardziej. Tak. I to takimi, którzy mieszkają tam z dziada, pradziada i z takimi, którzy są napływowi, czyli na przykład 20 lat temu kupili agroturystykę i takimi, którzy są tam od bardzo dawna, ale w przepierwszym pokoleniu, bo byli pogranicznikami, tam było kiedyś przejście graniczne i była taka strażnica i ci ludzie, którzy wojskowi byli, którzy tam pracowali, zostali na tym terenie. Także jest bardzo ciekawa taka mieszanka też ludności i góralskiej, i napływowej, i właśnie tej wojskowej. Fajni, wspaniali ludzie z takimi wielkimi serduchami, bardzo dobrzy, bezpośredni, uczciwi, szczerzy, wszystko ci powiedzą, a ci nie lubią, też ci powiedzą. No, ja się tam bardzo dobrze czuję, czuję się jak w domu, jak w rodzinie. Mam wrażenie, że tam swoją rodzinę znalazłam, taką drugą, niebiologiczną.
Czyli rozumiem, że można tam spotkać gdzieś tam pewnie Stefana, a gdzieś indziej jeszcze Genovefę, która tak jak mówi, że jest właśnie szczera, prostolinijna i wali prosto z mostu to, co myśli. Genovefa taka jest, aczkolwiek Genovefa jest całkowicie wymyślona, ale są postaci, które rzeczywiście czerpią z wzorców lokalnych. A czy ci mieszkańcy, z którymi jesteś zaprzeczona, już wiedzą, że powstała książka, która jest osadzona właśnie w ich miejscowości? Tak, wiedzą, oni są, to są nowocześni górale, wiesz, oni wszyscy mają internet, Facebooka, także jesteśmy w stałym kontakcie, oni śledzą, nawet być może oglądają tego live'a, także pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Tak, to widzisz, Józefa nie mówi gwarą taką żywiecką, raz, że byłoby mi bardzo trudno pisać, musiałabym mieć konsultanta, dwa, nie ma takiej potrzeby, bo ci górale mówią normalną polszczyzną, no troszeczkę jest tam oczywiście takie gwarowate zaciąganie, tak jak nie wiem, ja też mogę, jestem ze Śląska, też mogę bardziej po śląsku mówić, natomiast ja na przykład też nie znam śląskich słów, ja tylko tak mogę zaciągać po śląsku. Natomiast oni mogą mówić oczywiście po swojemu, jak ze mną rozmawiają, czy tak w ogóle w sklepie, gdziekolwiek, no to ja słyszę normalny polski język, dlatego też moi bohaterowie nie mówią językiem takim regionalnym, nie używałam jakichś regionalizmów. Pozwoliłam im mówić bardziej po tamtejszemu, ale jednak po polsku, tak żeby to było dla nas wszystkich zrozumiałe, tak jak oni naprawdę mówią. Tak, i to się właśnie wyczuwa, że rzeczywiście udało ci się gdzieś tam ten folklor troszkę tak przymycić do tej książki. Akcja toczy się w górach. Góry to niewątpliwie drugoplanowy, trzecioplanowy bohater twojej książki. Czy zatem ty pisałaś ją również w górach? Czy cała powstała w górach? Nie cała. Wiesz, ja tą książkę bardzo długo pisałam, bo ja ją pisałam 4 lata, ale nie dlatego, żeby trzeba było aż 4 lata ją pisać, tylko ja miałam dużo różnych obowiązków zawodowych, więc ja pisałam, odkładałam, wracałam i troszkę to trwało i wtedy, kiedy bywałam akurat w górach albo miałam taki czas, to oczywiście sobie tam jechałam i pisałam, bo to jest bardzo fajne, od razu się inspirować przestrzenią, ludźmi i tym klimatem, to sprzyja absolutnie, no ale nie całość pisałam, także no nie wiem, może z połowę napisałam w górę. No to jak jesteśmy w górach, to oczywiście kolejny element fabuły, czyli bieganie. Ja ci powiem szczerze, że ja w ogóle na przykład nie biegam i nigdy nie odczuwałam no, takiej potrzeby, żeby w ogóle zacząć nawet biegać, więc chciałabym, żebyś mnie zachęciła do biegania, bo bieganie dla twoich bohaterów jest taką formą relaksu, nawet wolnością w pewnym jakimś wymiarze. Oni dzięki bieganiu czują się wolni. Czym jest dla ciebie bieganie? Jak mogłabyś mnie zachęcić do tego, żebym zaczęła biegać? Ale ja nie mam żadnej potrzeby zachęcania cię do biegania. Rób co chcesz, tak? Rób to, co lubisz. Jeżeli flirtuje z tobą bieganie i myślisz, że to może być coś fajnego, to po prostu spróbuj. Ja się długo nie mogłam przekonać do biegania, bo to jest, było dla mnie zawsze męczące. No właśnie, dla mnie to jest to męczące i dlatego mam z tym problem. Miałam przejść, to chodzi o to, że w pewnym momencie łapiesz jakby tak zwany drugi wiatr, twój metabolizm się zmienia, przestajesz spalać cukry, węglowodany, zaczynasz spalać tłuszcze i wówczas nie lecisz już na długu tlenowym i jest naprawdę fajnie, normalnie sobie oddychasz, nie masz żadnej zadyszki. Jest to po prostu przyjemność. W ogóle człowiek zapomina, że biegnie. No biegniesz tak, jakbyś płynęła po prostu przez przestrzeń, przez powietrze. No ale to trzeba się przemóc. Trzeba przejść ten, wiesz, ten próg, za którym już jest ładnie, fajnie i przyjemnie. Wcześniej jest męcząco. No, z wieloma rzeczami tak jest, które mamy do zrobienia w życiu, że musimy wyczekać do momentu, kiedy rzeczy staną się łatwe. Staną się proste, staną się przyjemne i my często nie doczekujemy do tego momentu, zniechęcamy się wcześniej. No tyle ci mogę powiedzieć, że tam dalej jest fajnie, no. Powiem ci, że w tym momencie póki co samo czytanie o bieganiu chyba mi wystarcza, ale kto wie, wszystko jest dla ludzi, jeszcze wszystko tak naprawdę przede mną, także być może kiedyś skorzystam. Podoba mi się właśnie to, takie porównanie biegania do wolności, że jak biegasz, to jesteś wolnym człowiekiem i wtedy twój umysł też pracuje na zupełnie innych obrotach. I to jest też, myślę, że fajnie właśnie to pokazałaś w swojej powieści, w swoim debiucie. A czego uczą góry człowieka? No wiesz, ci, którzy naprawdę chodzą po górach, działają mocno w górach wysokich, to oni przeważnie mówią, że góry uczą pokory.
Jest mi to też dość bliskie, też tak myślę, no ale nie wiem, czy ja traktuję góry jako swoich nauczycieli. Bardziej to jest dla mnie miejsce do przeżywania różnych takich ekstatycznych wręcz doznań. Ja jak jestem wysoko, to czuję się, jakbym była na dachu świata, jestem blisko nieba. Natychmiast mi się poprawia nastrój. Może to dlatego, że wydzielają się endorfiny, bo był wysiłek fizyczny i to jest zwykła, po prostu zwykły efekt zalania mózgu koktajlem neuroprzekaźników i tylko tyle, a może nie, może również taka inspirująca, piękna przestrzeń, tu słońce, tam chmurki, niebieskie niebo, wiesz, zielone wzgórza, wielka przestrzeń, no to powoduje, że ci się serce raduje, także dla mnie góry są doświadczeniem przeważnie mistycznym. Tam przychodzą mi do głowy też różne inspirujące myśli. Czasami sobie coś obmyślam, jakąś fabułę, jakąś historię, albo nagle z podświadomości coś wypływa i do czegoś dochodzę, nagle coś mi jakiś olśnień doznaje. Ale to ja myślę, że wiele osób tak ma w różnych miejscach, w których się po prostu dobrze czuje. A czy góry pozwalają również Tobie spojrzeć na życie z innej perspektywy? Bo mam takie przemyślenia, że właśnie w szczególności jeśli chodzi o Kingę, to Kinga w górach mogła spojrzeć na swoje życie z zupełnie innej perspektywy i te myśli, które pojawiały się właśnie w górach, były takie no, dość mocno motywujące. Czy u Ciebie też tak to wygląda, że troszkę spojrzysz na, patrzysz na to życie z zupełnie innej perspektywy? Wiesz, a jak tam pójdziesz do góry kilkaset albo tysiąc metrów wyżej, to rzeczywiście świat tego miejsca wygląda trochę inaczej. Ewidentnie, łapiesz inną perspektywę, chociażby dlatego, że się zmęczysz, tak? Więc jakby już w ogóle jakaś przemiana następuje fizyczna w organizmie, w ciele. Poza tym zostawiasz wszystko, co irytujące, często małe, niepotrzebne i przeważnie nieistotne na dole. U góry zostajesz z czym? No z tym, że trzeba iść dalej, zadbać o siebie. Czasami się zgubisz, trzeba się znaleźć. I wszystko, jakby, to jest zupełnie inny świat, jesteś w innym miejscu, jest inna energia, która jakby wszystko zmienia, ale ja to nie wiem, czy to się da w ogóle jakoś wyjaśnić, to po prostu się czuje, jak jesteś tam, jesteś gdzie indziej, no. I to nie jest tak, że to się tak da zrobić, ja na przykład mogę sobie pomyśleć, jakby było, gdybym była w górach i tak nagle się poczuję, no nie, no musi chyba być ten moment przejścia, trzeba się zmęczyć, trzeba wejść, trzeba nagle wyjść z tego lasu stromego na przykład i wyjść na taką otwartą, szeroką polanę i zachwycić się, wiesz, panoramą 360 stopni. I to naprawdę działa. Na wszystkie zmysły i na głowę bardzo dobrze robi. Ale wiesz, powiem Ci, że udało Ci się uchwycić właśnie w powieści taką cząstkę tych przemyśleń wtedy, kiedy jesteś w górach, kiedy rzeczywiście no, patrzysz na świat troszkę z innej perspektywy. Ale wróćmy teraz do pracy życia, wracamy z gór do miasta. Ja wiem, że Ty posiadasz korzenie korporacyjne, zresztą sama o tym wspomniałaś na początku naszej rozmowy, więc powiedz mi, czy Ty byłaś też taką korposuczą i kim jest korposuczą? Nie, ja myślę, że ja nie byłam. Nie, no te dwie bohaterki, tam mamy Kingę i przyjaciółkę Baśkę, które dużo sobie żartują i plotkują na różne tematy. Wyzywają się od korposucz nawzajem, żeby sobie dogryźć, natomiast żadna z nich tak naprawdę też nie jest. Dla mnie korposucz to jest, wiesz, taka mała, autentyczna postać, która przede wszystkim robi karierę, dba o jakieś formalności, o procesy, procedury, a nie o ludzi i nosi non-stop maskę na twarzy i zaciśnięte usta i obrabia wszystkim tyłki. To jest dla mnie korposucz, ale nie mamy takich postaci w książce. Bardzo, ale powiem Ci, że to jest bardzo takie słowo, które też zapada gdzieś tam w głowie, ta właśnie ta korposucz i myślę, że też wielu czytelników zwróci uwagę na ten element. Jeśli jesteśmy teraz przy korporacji i w ogóle jesteśmy w temacie pracy, to muszę Cię zapytać również o też no, taki wątek, który pojawia się w książce, mianowicie o etykę pracy milenialsów. To jest też myślę, że taki dosyć, nie wiem czy kontrowersyjny, ale na pewno skłaniający, być może wywoła też szereg dyskusji wśród tak. czytelników, wśród Twoich odbiorców. Może jakieś będziesz też otrzymywała prywatne informacje od czytelników, którym się na przykład to nie spodoba, to co napisałaś. Milenialsi, buta, pycha, wszystko wiedzą najlepiej. I tak naprawdę cierpi na tym jakość w pracy. Są nieuważni, roszczeniowi i do pracy niezbyt chętni. Czy tak jest rzeczywiście w istocie? I to, czy to efekt Twoich własnych doświadczeń?
Słuchaj, wiem, że mi się dostanie za to, co napisałam. Jestem na to przygotowana. Rzeczywiście, ja miałam trochę takich doświadczeń, ale to są oczywiście jednostkowe doświadczenia. Absolutnie bym nie uogólniała, że wszyscy tacy są, ale jednak statystycznie rzecz ujmując, to pokolenie X i pokolenie Y się różnią, tak jak wszystkie generacje się różnią i możemy je jakoś opisać, tylko że za każdym razem to będzie generalizacja, tak? To będzie stereotypizacja. I rzeczywiście pokolenie X, czyli moje, tak patrzy, wiem, przeważnie, większość moich znajomych tak patrzy, których znam, z którymi rozmawiam, na pokolenie Y, czyli na milenialsów w ten sposób. Świat się zmienił, my byliśmy dobrzy na tamte czasy, oni są dobrzy na te czasy. Tamte czasy kształtowały nas, obecne czasy kształtują ich. Ja absolutnie nie mam powodów do obrażania się, że oni tacy są. Pewnie też im zazdroszczę, że mają większy dystans do pracy, większy work and life balance sobie potrafią zadbać o taki lepszy komfort w ogóle życia i mniej są, mam wrażenie, zaangażowani jednak w zadania. No ale wiesz, no różnimy się, no i pięknie, tak? Myślę, że w zespołach fajnie, jak są jedni i drudzy. Problem się pojawia wtedy, kiedy jedni raportują do drugich, a są różne wartości. I tu na tym styku właśnie raportowania do siebie, czyli kto kim zarządza, tu mogą być problemy. No i Kinga rzeczywiście nie jest zbyt szczęśliwa, że musi raportować do milenialsów z racji tego, że zmieniała sobie drogę zawodową, no i gdzieś tam pojawiła się na dole hierarchii, a jej wartości to nie są wartości osób, do których, które są jej przełożonymi. No. Normalna rzecz, tak? Normalna wymiana pokoleń. No, powiem ci szczerze, że ja jestem przekonana, że na pewno otrzymasz feedback od czytelników dotyczący tego tematu, bo to jest, myślę, że taki temat, który gdzieś tam poruszy albo sumienia, albo wyobraźnię czytelników. Być może jakieś też przemyślenia będą ci wysyłać na prywatną skrzynkę. Jestem bardzo ciekawa właśnie, czy rzeczywiście będzie taki odzew. A jeśli jesteśmy jeszcze tutaj w temacie korporacji, to tutaj też wskazujesz, że korporacyjny rytm życia to jest taki, że każdy dzień jest taki sam. To taka dosyć taka smutna konkluzja troszkę. Nie, tak absolutnie nie uważam. Kinga sobie tak marudzi, bo ona nie chce do korporacji wracać, że będzie każdy dzień tak samo wyglądał, no bo przed chwilą była w górach i ten każdy dzień był inny. Natomiast nie, ja tak nie uważam. To znaczy ja ci mogę opowiadać o tym, jakie korporacje były kiedyś. Ja miałam to szczęście pracować w korporacjach wtedy, kiedy naprawdę w ludzi się bardzo inwestowało, dawało im duże, trudne zadania i pozwalało im się rozwijać. Ja domyślam się, że teraz jest zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś teraz zaczyna swoją karierę i jest gdzieś na dole tej hierarchii, siedzi w swoim kubiku na wielkim open space i wykonuje jakąś odmurzającą robotę, no to tak, to jego, w jakimś call center na przykład, to tak, to jego jeden, każdy jego dzień jest pewnie taki sam, może się różnią tylko rozmówcy i osoby, którym, nie wiem, trzeba przekonać do kupna czegoś. No to nie są moje doświadczenia, ja miałam zupełnie inne doświadczenia, ja nie mogę narzekać na korporacje. Ale jakie było pytanie, bo troszkę się zgubiłam, co ty mnie pytałaś? W sumie nawet jeszcze nie zaczęłam zadawać pytania, bo już mi zaczęłaś odpowiadać, więc właśnie chciałam powiedzieć, że to taka dosyć smutna właśnie konkluzja ukazania takiego korporacyjnego życia, że każdy dzień jest taki sam. I dlatego właśnie chciałam cię zapytać, jak to z twoich własnych osobistych doświadczeń? Nie, no, u mnie każdy dzień był inny, dużo się działo, dużo fascynujących naprawdę rzeczy, przygód intelektualnych, każdych jednych, nie, koncepcyjnych, naprawdę, ja nie mogę narzekać, ale tak jak mówię, no, domyślam się, że teraz jest trochę inaczej. My budowaliśmy, wiesz, od podstaw korporacje, szybko musieliśmy robić coraz trudniejsze rzeczy, uczyć się w biegu tak naprawdę. Teraz one są zbudowane, to są wielkie konglomeraty, no i jeżeli robisz jakiś tylko wycinek i nudny i codziennie to samo, no to ten dzień tak może wyglądać, tak się spodziewam, że tak teraz może być. W książce pojawia się również taka ciekawa myśl, która gdzieś tam również u mnie w głowie została na dłużej, a mianowicie wspominasz o takim dylemacie wydawców, no bo Kinga gdzieś tam porusza się w tym takim świecie trochę około książkowym, w świecie wydawniczym. Dylemat wydawców, czy kreować gusta, czy za nimi podążać? Jak sądzisz, co jest lepsze i czy w ogóle można znaleźć tutaj złoty środek? Słuchaj, no fantastycznie jest kreować gusta,
ale z racji tego, że jestem również strategiem biznesowym i na budowaniu strategii również dla wielkich korporacji zjadłam zęby, to wiem, że kreowanie gustów jest cholernie drogie. Dużo łatwiej jest podążać za gustami, za trendami, za tym, za potrzebami. Natomiast na rynku wydawniczym jest tak, że tak naprawdę nie wiadomo, jakie są trendy. Jest dużo dyskusji na temat, a co teraz, co się będzie działo, nikt tak naprawdę nie wie, dlatego że to nie jest rynek zresearchowany. Tutaj to nie jest rynek, gdzie, na którym jest dużo pieniędzy. Wiesz, nie można. Rynek wydawniczy jest malutki w porównaniu, nie wiem, z rynkiem farmaceutycznym, z rynkiem dóbr szybko zbywalnych, z rynkiem finansowym, bankowym. Tam są ogromne pieniądze, w związku z tym idą ogromne środki na to, żeby zbadać potrzeby, trendy, wszystko przewidzieć, zbudować doskonałe, wycyzelowane strategie. A rynek wydawniczy jest nieprzewidywalny, tu się po prostu wpuszcza jakąś książkę za nieduże pieniądze, bo umówmy się, no, wylączowanie produktu, jakim jest książka, to jest nic, to jest zero kosztów w porównaniu z wprowadzeniem na rynek, nie wiem, jakiegoś nowego leku, czy nie wiem, nowego telefonu, tak? To jest zupełnie inny poziom wydatków, więc łatwo jest wpuścić książkę na rynek, no i zobaczyć, czy chwyci, czy nie, tak? Chwyci, to pójdziemy za tym, nie, to nie. Więc na rynku wydawniczym mam wrażenie, że to ja nie wiem, czy w ogóle ktoś się zastanawia nad tym, czy kreować gusta, czy za nimi podążać. Po prostu obserwuje się, że coś się dzieje. Na przykład, nie wiem, bardzo popularne są teraz erotyki paździerzowe, grafomańskie, strasznie napisane, bez żadnej fabuły, z jakimiś stereotypowymi, sztampowymi, jednomiarowymi bohaterami, no, dialogi drewniane, dramat, ale to się sprzedaje. No i większość wydawnictw się podczepia pod to, no bo chce z tego tortu skorzystać, tak? Czyli wiesz, no obserwuję, mi się wydaje, że wydawcy obserwują, co się dzieje, podczepiają się pod to, co się dzieje. Nie wiem, czy ktoś ma ambicje kreować trendy w ogóle, czy ktoś potrafi przewidywać. Mam wrażenie, że tutaj w ogóle się nie przewiduje, bo się tego nie bada, bo to by trzeba ogromne pieniądze wpuścić, żeby zbadać. A kto ma te pieniądze? No to jest zbyt biedny rynek, żeby w niego aż tak inwestować i go badać. A jak sądzisz, czy... Zgadzasz się z tym, co ty myślisz? Wiesz co, myślę, że rzeczywiście bardziej tutaj jednak... Ja za bardzo nie widzę kreacji trendów, widzę jednak podążanie za gustami czytelników, czyli co się dobrze sprzedaje, to wtedy rzeczywiście jest na topie. Może troszkę niszowe wydawnictwa gdzieś tam tą lukę wypełniają, ale to jest bardzo mały procent, bardzo, myślę, że taki malutki procencik w całym tym rynku wydawniczym. Także no, nie widzę tego póki co, ale być może self-publishing może troszkę coś zmieni, bo powoli upodabniamy się do rynków zachodnich i ten self-publishing rzeczywiście raczkuje, fajnie to wygląda. Myślę, że to jest taka, no, myślę, że bardzo rozwojowy temat, więc być może w przeciągu paru następnych lat coś się troszkę zmieni, odmieni na tej płaszczyźnie. Ale jak jesteśmy tutaj przy marketingu, bo rozmawiamy teraz o marketingu, to powiedz, czy w takim razie duże pieniądze są ładowane w marketing lęku, bo również to pojawia się w twojej książce, marketing lęku w kontekście też paperów. Słuchaj, no myślę, że bardzo duże, że największe, tak? Bo co robią marketingowcy? Mówią ci tak, hej, ty masz taki problem, nie wiem, masz obcisłą skórę, starzejesz się, albo o, już masz problemy w łóżku, drogi kolego, a jeżeli chcesz mieć kolejne kochanki, to musisz zadbać o to, żebyś no, był w pełni sprawny, bo masz problem, na pewno masz problem, chociaż może jeszcze o tym nie wiesz, ale ten problem już czeka za rogiem. Więc nieustannie bombardujemy ludzi informacjami, co z nimi jest nie tak, co mają w sobie do poprawy, dołujemy ich, spędzamy, straszymy ich, właśnie żerujemy na ich lękach, wzbudzamy te lęki, no ale mówimy, nie martw się, ponieważ o, mamy dla ciebie tutaj rozwiązanie. Świetny produkt, który zaadresuje twoje problemy i poradzisz sobie i wszystko będzie dobrze. Także tak, marketing lęku jak najbardziej ma miejsce. No właśnie, to jest też taki właśnie element, który myślę, że zostaje w pamięci, bo to takie trafne bardzo określenie marketing lęku. Symboliczne i dużo mówiące. Dwa słowa, jednak mówiące bardzo dużo. I rzeczywiście bohaterowie też właśnie borykają się z tym, co taki marketing lęku potrafi zrobić w ich życiu, jakie spustoszenie. No i ja tylko może dopowiem, bo ci, którzy nas słuchają, oglądają, to pewnie nie wiedzą, skąd się ten marketing lęku pojawił.
Do tego dochodzi bohaterka, która też ma problem z tą zbliżającą się lub właśnie trwającą menopauzą. No i ona sobie ogląda te wszystkie reklamy, które na nią wyskakują, bo raz sprawdziła, coś zresearchowała, gdzieś tam pogooglała menopauzę i od tej pory bombardują ją różne reklamy facebookowe i inne, które pokazują jej, jak w fatalnym stanie na pewno jest jej organizm, jak się rozpada, rozsypuje, starzeje. I stąd ona ma, ta nasza bohaterka, takie właśnie myślenie, myśli jej się pojawiają, że to jest jeden wielki marketing lęku, tak? Żerują na niej, próbują jej wmówić, że z nią jest coś nie tak, a może z nią wszystko jest w porządku. Może cała ta menopauza to jest jeden wielki marketingowy koncept, na którym wiele osób chce zarobić. I tak, niewątpliwie właśnie warto to przeanalizować z główną bohaterką i też ułożyć sobie w głowie pewne konkluzje i pewne przemyślenia, które pojawiają się po przeczytaniu książki. Ty na pewno tworzysz swój własny trend, bo w twojej książce tak naprawdę pojawia się pewien element, no, który komercyjnie nie jest zbytnio trafiony, a mianowicie chodzi mi o wątek realizmu magicznego. Tam pojawia się pewna kobieta, myślę, że to mogę zdradzić, nazywana przez ciebie srebrzystowłosą. No, przyznam szczerze, że bardzo rzadko spotykam się z takim właśnie elementem fabularnym, z taką w ogóle koncepcją, no bo to jest tak średnio, myślę, że komercyjnie trafione. Czytelnicy raczej wolą łatwo, lekko i przyjemnie, a tutaj jednak pojawia się taki element, na którym trzeba troszkę posiedzieć, przeanalizować sobie w głowie, kim ona jest, skąd ona się wzięła, czy ona rzeczywiście jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa. Skąd w ogóle pomysł na taką tajemniczą postać? Skąd pomysł? No bo ja lubię realizm magiczny, po prostu. Po pierwsze. Po drugie, bardzo lubię takie starsze osoby, płci obojga, tak? I kobiety, i mężczyzn. Bardzo brakuje mi starszych rodu, takich, od których można się uczyć, których można się poradzić. Wiesz, nasz świat się strasznie zmienił. Kiedyś osoba starsza, dziadek, ojciec, starszy ojciec, ale przede wszystkim dziadek, ten siwy dziadek, był autorytetem. Dlatego, że świat nie zmienił, kilkaset lat temu, świat nie zmieniał się tak szybko jak teraz i to, co umiał dziadek, jest jednocześnie tym, czego potrzebuje nauczyć się wnuk. Znaczy tak było, prawda? Natomiast świat tak przyspieszył, że teraz dziadkowie uczą się od wnuków. To wnukowie uczą swoich dziadków obsługi komputera, telefonu, mediów społecznościowych, tak? I to powoduje, że my troszeczkę przestaliśmy szanować dojrzałość. Widzimy w niej głównie starość, zniedołężniałość, czyli coś, czego nie chcemy, co wypieramy. U nas teraz młodość rządzi, siła rządzi. I mnie strasznie brakuje właśnie tych starszych rodów, którzy czują swoją siłę, bo oni często właśnie się usuwają, bo czują się niepotrzebni, czują się słabsi, czują, że nie nadążają. Ja bym chciała im przywrócić ich moc, siłę, bo w nich jest bardzo dużo i my możemy tak bardzo z nich korzystać, tylko tego nie robimy, bo i my nie dostrzegamy często w nich tej mocy, a przede wszystkim oni nie dostrzegają. Oni się czują na marginesie życia i to jest strasznie smutne. Ja bym dlatego, wiesz, te postacie tak zwanych wiedzących, tych starszych, są dla mnie niesamowicie uwodzące. Dla mnie wiedźma to jest właśnie ta, która wie, ta mądra kobieta, którą spotykasz i chcesz posłuchać, co ma do powiedzenia. Może coś ważnego i ciekawego. No właśnie, tym bardziej, że są to bardzo ważne i trafne myśli, które ona przekazuje Kindze. Ale rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o starość, to my o starości w ogóle nie chcemy rozmawiać. Pomijamy starość, w szczególności w dobie tego instagramowego feedu, gdzie kultywujemy tak naprawdę młodość, kult ciała i to jest teraz na topie. Więc rzeczywiście to też są takie, myślę, że ważne elementy, które też warto wziąć sobie pod rozwagę. A powiedz mi, czy zielony kolor okładki twojej książki ma dawać nadzieję? Czy to nie ma w ogóle związku? Wiesz co, jeżeli daje nadzieję, to chyba jest taki po prostu dodatkowy bonus. Natomiast zieloność okładki, wydaje mi się, że wzięła nam się głównie z tego, że jest tam bardzo dużo przyrody, natury i gór. Czyli takiej górskiej przestrzeni, która w dużej mierze ma kolor zielony.
że to, że dodatkowo zieleń ma taką symbolikę w sobie pełną nadziei, to tylko dobrze, bo ta książka rzeczywiście ma dawać nadzieję i pokazywać, że z osobności można wyjść, o ile jej nie lubimy, czyli przede wszystkim z samotności, bo ona już ma bardziej taki negatywny wydźwięk, można wyjść, można się połączyć z drugim, można się otworzyć, można pokonać lęki przed bliskością, można przepracować różne swoje historie z przeszłości, które utrudniały wchodzenie w dobre, dojrzałe i takie karmiące relacje. Więc tak, sama książka ma dawać nadzieję. Ja tak patrzę na nią, ona tam leży. Może ją pokazać. Teraz właśnie już jest czas na to, żeby pokazać okładkę. Znaczy ja wam pokażę, bo jakby ona jest dla mnie, dlatego taka, ja ją bardzo lubię, ponieważ udało się zrobić coś fajnego, zrobić ją dwustronną. Ona pracuje i przodem, i tyłem, a teraz zobaczmy, jak to będzie. Trochę się nie odnajduje w tym, zaraz, to muszę tak zrobić, tak. Nie odnajduje się w tym odbiciu tutaj, bo ono nie jest lustrzane, dzięki temu można odczytać tytuł, dlatego tak nieporadnie pokazuje, ale no tak, o, a jak tak zjedziemy, to widać, że rzeczywiście są to dwie osobne istoty, trochę od siebie, nie patrzące na siebie, tylko w drugą stronę, odwrócone. No właśnie, zgodnie z tytułem, czyli osobni. I to jest, myślę, że właśnie chciałam się zapytać o genezę w ogóle koncepcji, która wykracza poza front okładki i wykorzystuje również jej tył. To był twój pomysł, czy gdzieś tam się pojawił w trakcie całego procesu wydawniczego? Tłumaczę. Mam fantastyczną projektantkę, graficzkę, która tworzyła okładkę, Natalię Twardy, którą pozdrawiam, jeśli akurat teraz wygląda. Ale to nie ona wymyśliła to lustrzane odbicie. To lustrzane odbicie, o, chyba najłatwiej tak będzie pokazać, po prostu, tak? To nie ona je wymyśliła, tylko mój przyjaciel Janusz Milanowski, którego również pozdrawiam, jeśli nas ogląda, ponieważ ja byłam we wszystko zaangażowana bardzo mocno, w cały proces tworzenia książki, czy nie tylko tekstu, który napisałam, ale tytułu, okładki, no i w ogóle tej koncepcji promocyjnej. Jak ja już w coś wchodzę, to ja bardzo lubię wykorzystywać mózgi innych osób, zaprzyjaźnionych, twórczych, robię dużo burz mózgów, formalnych, nieformalnych, więc ja wymęczyłam moich przyjaciół, znajomych nie tylko w temacie tytułu, ale również okładki, jakby ją widzieli, testowałam różne pomysły i na którymś etapie Janusz, mój przyjaciel, powiedział, że do tego tytułu to jemu by pasowało właśnie takie lustrzane odbicie. Dwie głowy, które patrzą w dwie różne strony, więc to lustrzane odbicie to jest pomysł przyjaciela, ale już to, że w środku są postaci, czyli w głowie kobiety jest mężczyzna, w głowie mężczyzny jest kobieta i są na szlakach, które takie są rozbieżne, no to oczywiście już jest pomysł Natalii, która to pięknie tę koncepcję lustrzaną przełożyła już na taką wizualną stronę. No, to rzeczywiście jest bardzo taki trafiony pomysł i czytelnicy z pewnością docenią. No, dosyć taka oryginalna koncepcja, nie da się ukryć, biorąc pod uwagę tytuły, które obecnie są wydawane i okładki, które są bardzo sztampowe i no, powielają pewne schematy, tak naprawdę niczym się nie różnią między sobą, więc rzeczywiście... Wiesz co, mieliśmy bardzo trudne zadanie, bo z jednej strony chcieliśmy, żeby ta okładka była atrakcyjna dla czytelniczek obyczajów i romansów. Więc ona nie mogła za bardzo odbiegać od tego, co jest na rynku. Ale ja też nie chciałam takiej, wiesz, taniej, paździerzowej okładki romansidłowej ze zdjęciami ze stoku. Chciałam coś oryginalnego, co jednak pokaże, że to jest co prawda obyczaj i romans, ale z pogłębioną psychologią, tam jest coś więcej, jest górska przestrzeń, jest taki mocny wgląd w naturę człowieka. Czyli troszeczkę chcieliśmy ten obyczaj, jakby wiesz, tak do góry podnieść tą okładką, żeby ona taka była bardziej aspiracyjna, ale nie jest to literatura wysoka, nie jest to literatura artystyczna, tak? Nie jest to literatura piękna, w dalszym ciągu jest to wciągająca, obyczajowa historia. Więc mieliśmy trudne zadanie, żeby te dwa światy pogodzić. Ja byłam pewna, że nam się uda, no i udało się najwyraźniej, no. Udało się, niewątpliwie się udało, ale teraz muszę cię zapytać jeszcze jedną rzecz. Dlaczego w nazwie swojej strony autorskiej na Facebooku nie dopisałaś słowa pisarka lub autorka? Bo strona się nazywa Katarzyna Franus i koniec. No to ja mam do ciebie pytanie, a dlaczego miała tam być? Dlaczego miałby być dopis, dopisek, autorka, pisarka?
No bo to wtedy wskazuje na to, że jesteś tą pisarką i autorką, więc czytelnicy na pewno szybciej cię znajdą, nie sądzisz? Większość pisarzy tak robi, dlatego właśnie cię pytam o to, bo też to mnie zainteresowało. No i widzisz. Ale Katarzyna Franus może być każdym. Prawda? Może mieć wiele twarzy, tak? Tak, dokładnie. Na początku. Ale zobacz, powiedziałaś, że większość pisarzy tak robi. No ale ja nie jestem większość pisarzy. Mhm. Większość książek obyczajowych ma takie okładki, jakie opisałaś. No ale nie moja książka, tak? Oczywiście zastanawiałam się, słuchaj, jak co tu zrobić z tą sceną autorską. Jeden z powodów jest bardzo śmieszny, bardzo zabawny, dla którego nie zrobiłam, nie napisałam strona autorska, pisarz, pisarka, autorka, bo przeważnie no, powinien tam być myślnik, tak? Katarzyna Franus, myślnik, strona autorska. Dość bezosobowo, no ale okej, okay. Czytam pisarka, autorka. I wiesz, co mnie wkurzyło? Że ja muszę popełnić błąd językowy. Nie mogę wstawić myślnika, tak zwanej półpauzy, trzeba wstawić dywiz, dlatego że Facebook pozwala tylko na dywiz, który jest błędem językowym, tak? A ponieważ poszłam na studia redakcji językowej tekstu, to mam teraz, wiesz, lekki odchył na punkcie poprawności językowej. Myślałam sobie, to ja mam w tytule strony swojej mieć błąd językowy? To nie, to lepiej nie. Poza tym, co mnie przekonało, żeby nie iść z trendem i robić tego, co większość ludzi. Ja obserwuję dwie strony, które bardzo lubię czytać. Bardzo lubię czytać stronę Jakuba Żulczyka, Grażyny Plebanek. Ich strony osobiste, profile osobiste nazywają się dokładnie tak samo, jak ich strony autorskie. I tutaj Grażyna Plebanek i tu Grażyna Plebanek, tu Jakub Żulczyk i tu Jakub Żulczyk. Ja przynajmniej, słuchaj, zdywersyfikowałam, zmieniłam się na tym profilu osobistym na Kasię Franus, żeby było bardziej intymnie, czyli jest Kasia Franus i Katarzyna Franus jako autorka. Ale uznałam, że nie trzeba dopisywać, że to jest autorka. No bo też nie tylko autorką jestem, jak powiedziałaś. Dokładnie. I to tylko potwierdza, że nie idziesz za trendami, tylko kreujesz swoją własną drogę. Zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, powiedz, czy drugi tom osobnych już się pisze? Czy będzie w ogóle drugi tom? Będzie drugi tom. On miał się pisać. Jestem na Półwyspie Helskim między innymi po to, przynajmniej przyjechałam tu między innymi po to, żeby inspirować się przestrzenią, chodzić, biegać sobie po plaży na bosaka i wymyślać kolejne wątki. No ale dopadło mnie życie debiutanta. Ciężki los debiutanta i się okazuje, że trzeba dużo pracować, wykonywać dużo stresujących czynności, jak na przykład taka rozmowa, taki live. Więc ja nie mam absolutnie przestrzeni na to, żeby pisać teraz drugi tom, bo jestem w wirze, wiesz, no premiery. Tydzień temu książka się pojawiła, tak dużo się dzieje i zakładam, że przez kolejne tygodnie się będzie działo, że chyba nie siądę do pisania. Ale jakby zarys już mam, drugi tom na pewno będę pisać. Zresztą prosto stąd jadę w góry właśnie do wioseczki, gdzie toczy się akcja powieści, do tej samej agroturystyki, gdzie Mateusz i Kinga mieszkają. I za jakiś czas siądę do pisania, na pewno, nie wyobrażam sobie inaczej, a między innymi dlatego na Helu teraz jestem, bo jeden z wątków przeniesie się nad morze w drugim tomie. Także zachęcam, jak ktoś gór nie lubi, no to też pojawi się morze, półwysep, zatoka, same przyjemne okoliczności przyrody. No, ja jestem zdecydowanie team morze, więc tym bardziej jeszcze mocniej mnie zachęciłaś do przeczytania kontynuacji losów. Ale słuchaj, no nie narzekaj, jesteś tydzień po debiucie, także no musisz wypełnić swoje obowiązki debiutanta. Niestety każdego to zawsze czeka, także no trzeba to po prostu przeżyć. A życiopisanie przecież i tak na pewno z powrotem wrócisz do swojego życiopisania i będzie wszystko tak, jak powinno być. Kasiu, dziękujemy Ci bardzo za to, że poświęciłaś nam dzisiaj swój cenny czas i odpowiedziałaś na nasze pytania. No i cóż, no życzymy Ci, żeby udało Ci się wszystkie obowiązki debiutanckie wykonać z precyzją, nie podążać za trendami i swoją własną drogą i pisać kontynuację, bo myślę, że wielu czytelników będzie właśnie wyczekiwało. Tak postaram się zrobić, dzięki za życzenia. No, spróbuję wytrwać tutaj energii debiutanta i nie poddać się tym wszystkim, wiesz, stresogennym różnym momentom. Świetnie, dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy w takim razie dobrego wieczoru i oczywiście udanej lektury, kto jeszcze nie czytał osobnie. Czytajcie, bo warto czytać takie książki. Dziękujemy bardzo.